Znaczy, przede wszystkim ja się nie czuję bohaterem, no mi się udało strzelić bramkę, mieliśmy tych sytuacji trochę więcej. Cieszymy się z remisu, bo po ostatnim 7-3 gdzieś tam trochę byliśmy niepewni na ten mecz, więc cieszymy się z remisu, szczególnie, że no mówię, udało się tą bramkę strzelić 30 sekund do końca. Natomiast sam mecz z Warszawą bardzo trudny, bo jeden i drugi zespół miał duże problemy z podejściem pod bramkę. Wam się udało właściwie po jednym i takim drugim samym fragmencie gry troszeczkę odrobina szczęścia. Natomiast wasza gra przeciwko Warszawie była taka naprawdę dobrze zbilansowana, one tylko dwie bramki stopy. No, pierwsza bramka po głupiej stracie gdzieś tam, druga bramka. Ciężko mi tak naprawdę teraz ją opisać, bo wiem, że Michał zagrał dobrą piłkę, gdzieś tam przecięli ją, poszli, dobrą piłkę sobie zagrali, no i strzelili. No, sam na sam nie jest łatwo strzelić bramkę, mieli dwie strzelili. No, udało im się, udało nam się tak naprawdę. Myślę, że wynik jest w miarę sprawiedliwy. W ciemno. Wygrać. Zawsze przyjeżdżamy, żeby wygrywać mecze. Dzisiaj Warszawa naprawdę postawiła nam bardzo ciężkie warunki i to było potem trochę spuchli, ale mimo wszystko na remis był sprawiedliwy. Twoim zdaniem czego zabrakło, żeby tyle wygrać? Skuteczności przede wszystkim. No, chyba skutecznie wygrali. Myśmy te 3-4 sytuacje, które kończyły się słupkami, poprzeczkami, a jednak nie wpadły. Jakbyś wyjaśnił dwie bramki po stronie Warszawy, bo właśnie jakbyśmy mieli być tak uczciwi, to były one z kontrataków po prostu, tak? Nasze były błędy, gdzieś tam się podpaliliśmy i chcieliśmy strzelić bramkę na 2-1, a dostaliśmy kontrę i przegrywaliśmy 2-1, potem musieliśmy gonić wyniki i koniec końców się udało.